Wojciech Szeląg, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dziś wieczorem. Najpierw mówić będziemy o ostatniej wymianie więźniów z Rosją. Mam nadzieję, że troszkę inaczej niż te wszystkie rozmowy, które Państwo już znają. W studiu eksperci pan Wojciech Martynowicz, pułkownik w stanie spoczynku, były oficer wywiadu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan Tomasz Awłasewicz, dziennikarz Onetu, ekspert do spraw służb specjalnych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak mówimy o tej wymianie, to trudno nam jest rozmawiać, bo sprawy są tajne. Oczywiście pojawia się nazwisko Andrzeja Poczobuta, który nie został uwzględniony w tej wymianie, chociaż Polska brała w niej udział. Minister Sikorski mówi, że ta sprawa idzie innym trybem, czyli w zasadzie nic nie wiemy. Jeden z wysokich urzędników mówi, że w zamian za udział Polski oddaliśmy jednego więźnia, szpiega rosyjskiego. Nasi sojusznicy jeszcze bardziej będą nam pomagać. No ja myślałem, że sojusznicy tak czy inaczej pomagają. Nie stopniują tej pomocy. Nie chciałbym pytać o to, czy to sukces, czy porażka, bo tak długo jak Andrzej Poczobut jest w więzieniu, to jest to porażka. Ale czy była szansa go stamtąd wyciągnąć? A może to rzeczywiście idzie wszystko innym trybem? Panowie są ekspertami. Panie pułkowniku. No cóż, funkcjonujemy w sferze hipotez. I zgodnie z zasadami metodologii można te hipotezy uszeregowywać zgodnie z jakimiś zasadami prawdopodobieństwa. To jest odrębny temat. Jest i zgodnie z fachową wiedzą nie tylko i doświadczeniem. Wiedzą, nie tylko wiedzą. Metodologią, którą my w wywiadzie zapożyczamy ze świata nauki. To się między innymi nazywa analiza hipotez konkurencyjnych. Ma to swoją nazwę, jest to w obiegu, nie jest to wiedza tajemna i o tym ja wykładałem i w Kiejkutach, i poza Kiejkutami, również i dla innych służb, bo to jest bardzo użyteczne narzędzie. I zgodnie z moją dotychczasową wiedzą możemy tak naprawdę tylko domniemywać, że jedną z takich hipotez jest to, że Andrzej Poczobut jest zbyt cenny dla Łukaszenki, żeby go wstawić do jakiejś tam wymiany. Nasi widzowie pewnie pamiętają, że ta wymiana początkowo miała być 8 na 8. I po drugiej stronie miał być Andrzej Nawalny. Ale on nagle zniknął z horyzontu, bo zginął. W związku z tym ta wymiana się zrobiła 8 na 16. Co można powiedzieć, dla Amerykanów jest to sukces. Liczbowy. Pytanie, czy wartościowe osoby zostały uratowane w ten sposób, czy naprawdę wartościowe, czy tylko symboliczne, to sam pan widzi, że tu się rozwija mnóstwo wątków. No to porozmawiajmy o mechanizmach w takim razie. Od innej strony spróbujmy do tego podejść. Kto inicjuje taką wymianę? Ten, komu bardziej zależy, ale jak ktoś pokazuje, że mu bardziej zależy, to z kolei jest na trochę gorszej pozycji w takich negocjacjach. Takie rzeczy odbywają się często zakulisowo, ale oczywiście... To wszystko się odbywa zakulisowo, jasne. Tutaj już w 2021 roku mieliśmy do czynienia przecież z taką sytuacją, że podczas szczytu tego w Genewie, gdzie Rosjanie spotkali się z Amerykanami, no już Putin ustalił z Joe Bidenem, że będą się troszeczkę komunikować w sprawie wymiany więźniów. Wiadomo, że nie było mowy o konkretnej dacie i tak dalej, natomiast wola jakaś była, także jakaś została ustalona płaszczyzna, na której będą mówić o przyszłych wymianach, czyli była wola z obu stron. Natomiast wracając do tego pierwszego pytania, no porażka ewidentnie jest. Chciałem tylko jeszcze wspomnieć, pewnie będziemy jeszcze mówić o Marianie Radzajewskim, bo Andrzej Poczobut to jest jedna osoba, która szkoda, że nie jest tutaj. Natomiast drugą osobą jest Marian Radzajewski, mężczyzna, który już w 2018 roku został aresztowany w Moskwie pod zarzutem szpiegostwa. Rzekomo kupował elementy do systemów rakietowych tam S-300, które my zresztą tutaj znamy, więc trochę dziwny zarzut, prawda? Nie trzeba być szpiegiem, żeby zostać uznanym za szpiega w Rosji. No właśnie, jak widzimy zresztą u prawie wszystkich tych ludzi, którzy wrócili do nas teraz z Rosji. Natomiast no, chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś się uprze, że tak powiem, to nie dochodzi do wymiany, więc może właśnie nie było woli ze strony Łukaszenki, może nam to tak przedstawiono, że w ogóle nie dojdzie do wymiany, jeżeli będziemy się upierać na kogoś, to nie... Nadal szkoda, nadal jest to porażka. Ale to by znaczyło, że powtarzając, jak ważną postacią jest dla nas Andrzej Poczobut, no i proporcjonalnie też inne osoby, to my utrudniamy jego odzyskanie tak naprawdę.
Albo... Bo oni tam po drugiej stronie wiedzą, jak nam zależy i podbijają cenę, albo w ogóle mówią nie. No, Rosjanie też przecież o Krasikowie, czyli tym kontrowersyjnym, no de facto mordercy, tak, który tak. w Berlinie normalnie w biały dzień zastrzelił człowieka. No, był skazany, był wyrok. Tak. Kryminalista. No i przecież to Putin mówi właściwie publicznie, podczas wywiadów mówi, że zależy. Mówił, tak? Teraz tak, to już tak. witego, a z otwartymi ramionami. No nie, właśnie, chciałem zapytać, czy takie wspomnienie o człowieku do wymiany w wywiadzie, to już jest oznaka, że negocjacje są zakończone? Czy to może być czasem takie rzucenie właśnie pierwszego sygnału, że chcemy się wymienić? Ja skorzystam z przykładu, który jest mi znany osobiście, Mariana Lacharskiego. Ja myślę, że spora część naszych widzów i słuchaczy wie, kto to jest. I ja tylko powiem tak. W czasach PRL oficer wywiadu. Tak, no właśnie. To był, w Stanach Zjednoczonych. To był nasz kontakt operacyjny, utalentowany młody człowiek, który pojechał daleko do Kalifornii, gdzie nie było żadnej polskiej placówki, czyli żadnego polskiego oficera prowadzącego i zgodnie ze swoim naturalnym talentem robił to, co robił. Został schwytany, uwięziony i mocno naciskany przez FBI, żeby się przyznał, ile nakradł i czego. Czyli co zostało utracone przez Stany Zjednoczone. Warunki miał koszmarne i centrala obawiała się, że w pewnym momencie może pęknąć, może nie wytrzymać i trzeba było go wyciągnąć. I to był ten impuls do ruchu gromadzenia szpiegów po stronie Układu Warszawskiego po to, żeby wyciągnąć czwórkę z tamtej strony. Ale to jest bardzo ciekawy wątek, bo ja chciałem właśnie zapytać, w którym momencie więźnia się wyciąga? Czy to inaczej, w którym momencie ci, którzy go uwięzili, są gotowi negocjować jego uwolnienie? Czy on musi najpierw posiedzieć, żeby pokazać, schwytaliśmy... Jak twardy jest. Właśnie. Albo spróbować, nie wiem, wyciągnąć z niego informacji, albo dowiedzieć się, że nic z tego. Jest jakaś taka reguła, że ludzie, którzy podlegają wymianie, to najpierw muszą posiedzieć 2-3 lata, nie wiem, ileś. Nikt ich po dniu nie wypuści, ale nie ma żadnej reguły, tak, jeżeli to się opłaca. No to chociażby ten dziennikarz Wall Street Journal, który też zyskał wolność teraz, on był aresztowany w zeszłym roku. Nikomu nie życzę oczywiście roku w rosyjskim więzieniu, ale on w sumie niewiele był w więzieniu. Wyrok dano mu nagle, jak okazało się, że będzie wymiana teraz w lipcu. On dostał wyrok, inna dziennikarka, która wróciła teraz na zachód, dostała wyrok nagle, bo po prostu się to opłacało i tyle. Jeśli chodzi o przesłuchanie, no to ja nie wiem, czy jest sens wyciągać informacje od ludzi, którzy wiadomo, że nie szpiegowali. Także to też jest bez sensu. Ja dodam tylko, że w tym przypadku możemy bezlitośnie i cynicznie powiedzieć, że człowiek jest towarem. I jeden towar niby podobny do drugiego, ale ze względu na zawartość tego, co ma między uszami pod kopułą wiedzy o tym, co się działo, może mieć wysoką wartość. Ale a propos Poczobuta, jedno tylko dorzucę. Tak. Czy my wiemy, aby na pewno, czy Poczobut chciałby zostać wymieniony? Oczywiście, tego nie wiemy. Bo to też jest jedna z hipotez. On może chcieć cierpieć za miliony, być w kręgu martyrologii po to, żeby zaistnieć dla sprawy. Okej, ale mogę też zrozumieć logikę każdej władzy, obecnej, przeszłej, przyszłej, ewentualnej, która nie chce ryzykować utraty przez niego życia. Nawet jeżeli on sam jest zdeterminowany, żeby tam siedzieć, nie iść na żadne układy, to jednak jego, nie chcę tego powiedzieć, jakieś finalne rozstrzygnięcie byłoby dramatem również politycznym dla aktualnie rządzących, więc oni nie są zainteresowani tym, żeby do niego doszło. No, to musiałbym się głębiej pozastanawiać nad tym tematem, bo to też jest jedna z hipotez. Czy rzeczywiście rządzący po naszej stronie aż tak bardzo są czuli na tą sprawę, no bo na przykład Andrzej Nawalny zginął w podobnej sytuacji, będąc jak jest Andrzej Poczobut. Aleksiej Nawalny, okej, okay, ale dobrze, inaczej, zmienię wątek, bo taka myśl się tutaj w pewnym momencie pojawiła. Jeżeli mamy do czynienia z wymianą między Rosją a państwami, ogólnie mówiąc, Zachodu, to rozumiem, że Rosja próbuje odzyskać najczęściej swoich realnych szpiegów, a Zachód próbuje odzyskać często, nie wiem czy najczęściej, Bogu ducha winnych ludzi.
Czy to nie jest taka przewaga Rosji w takich rozgrywkach, Białorusi, że jeżeli wy, Amerykanie i tak dalej... Terroryzm to się nazywa? Jak to się nazywa? Terroryzm. Terroryzm. No tak, terroryzm. Bo produkują... Wydaje mi się, że to jest dosyć prosta sytuacja. Amerykanie złapią szpiega, no to my zatrzymamy jakiegokolwiek Amerykanina, żeby mieć kogo wymienić, tak? Dziennikarza po raz pierwszy od czasu innej wojny. No, ale to trzeba wtedy namnożyć takich i Rosjanie to robili. Mnożyli klientów po swojej stronie, żeby mieć produkt do zaoferowania drugiej stronie, żeby uwolnić wartościowych dla siebie ludzi. No to oni decydują, ilu zatrzymają niewinnych ludzi. Tak jest. To jest tylko wyporność opinii publicznej, która uwierzy wewnętrznej, która uwierzy, że to był terrorysta, to był złodziej, to był ktoś tam. Dwa lata temu wymieniono Wiktora Buta, czyli handlarza bronią, niebezpiecznego człowieka, na koszykarkę. No to... Czy można jakoś przy takich wymianach powiedzieć, że ktoś je wygrywa? Czy to jest sytuacja win-win? No bo tak na pierwszy rzut oka tu wracają i tam wracają, ale czy któraś strona, czy są takie sytuacje, gdzie można ewidentnie powiedzieć, że któraś strona wygrała taką wymianę, lepiej pokombinowała, odzyskała cenniejszych ludzi? Pana zdanie, panie Tomku? No, trudno oceniać, prawda, kto jest cenniejszy i kto jest cenniejszy, kto nie, jeżeli mówimy o ludzkim życiu, ale... Tak po ludzku, okej, ale mówimy o państwie, polityce, służbach. Jeżeli byśmy byli gotowi, czy druga strona byłaby gotowa zupełnie przegrać, to wydaje mi się, że do tej wymiany by doszło wcześniej. Przecież wróćmy do tego Krasikowa, do mordercy de facto. Tak, do tej wymiany może doszłoby dużo wcześniej, gdyby nie Niemcy się nie uparli, że nie wypuszczą człowieka, który kogoś zabił, tak? I który ma skazany na dożywocie. Także... Nie sądzę, żeby ktoś tu przegrał. Mówimy o ludziach, mówimy o ludzkim życiu. No, jesteśmy przegrani, jeśli chodzi o osoby, które, których uwolnienie jest bliskie naszemu sercu, czyli Radzajewski. I dodam, jeśli można, jedno tylko zdanie, że tak naprawdę nie dowiemy się, kto się czuje przegrany. Natomiast myślę, że to ta sytuacja win-win to jest adekwatna, bo każda ze stron osiągnęła to, co chciała, mniej więcej. To, co chciała, bo doszło do wymiany. Albo to, co mogła. To jeszcze bardziej, tak, oczywiście. Ja chcę kupić Ferrari, ale nie mogę, bo nie mam tej tyle kasy. Ale kupię jakieś inne auto. I kupię inne auto, będę miał auto. W tym przypadku tutaj jest jeszcze jeden aspekt, który jest ważny. Mianowicie do porozumienia między stronami dochodziło rozmaitymi kanałami, jak domniemywuję. I można powiedzieć, że... To jest wartością samą w sobie, że są jeszcze kanały łączności takie, że można dyskretnie, off the record, pogadać. Słuchaj, jak widzisz perspektywę, żebyśmy zaczęli rozmawiać z twoim rządem o wymianie tego, tego i tego? No tak, to jest ewidentne, że mimo całego napięcia, jakie jest między Wschodem i Zachodem, Rosją a Zachodem, to te rozmowy są. Ale mnie zaintrygował ten wątek, o którym pan mówił. Niemcy się uparli. Bo tak trochę podchodzimy właśnie, ja sam narzucam nawet takie skojarzenie, że ten Zachód to jest taki monolit. Niemcy się... Czy Niemcy od Amerykanów coś dostają? Nie mówię w tej konkretnym przypadku, ale czy tacy Niemcy umowni od Amerykanów, którzy ostatecznie firmują całą wymianę, coś dostają w zamian i co? Oczywiście pytanie jest, co Polska dostała w zamian tak naprawdę, bo ja nie wierzę w to zwiększenie współpracy. Uważam, że to jest trochę mowa trawa. Nieprawda. Jest tak między innymi w praktykach służb wywiadowczych, że wymieniają się informacjami. Informacjami, nie ludźmi. I obowiązuje tam zasada wzajemności. Jeżeli my dajemy partnerom coś, co ich interesuje, a co my też uważamy za cenne, ale możemy się tym podzielić, to partnerzy w rewanżu nam dają równie wartość. To są nasi sojusznicy, którzy powinni nam pomagać na dobre i na złe. Wtedy, kiedy zasłużymy? Oj, wydaje mi się, że nie. Powinność to jest taka oficjalno-ustawowa. Ale powinni we własnym interesie. We własnym interesie dają nam takie dobre informacje, że my potem pamiętamy o tym, że pomogli nam w tym i tym. To my się odwdzięczymy tym i tym. I tak się zaczyna... Może szorstka czasami, współpraca między
państwami nie tylko sojuszniczymi, ale takimi, które są sobie obojętnie politycznie. No ale ja mogę sobie wyobrazić coś takiego, no Polska ma mniej do przehandlowania Amerykanom niż Amerykanie Polsce. No choćby to, że nie mamy sieci satelitów, które wiszą nad całym światem i wszystko sfotografują, a Amerykanie mają, w związku z tym mają więcej informacji. Tylko żeby była jasność, oczywiście pułkownik to jest z autopsji, więc mówi tak ogólnie, ja tylko wyjaśnię, jako osoba, która nie pracowała, że pan pułkownik mówi o informacjach takich, nazwijmy je, nieistotnych. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie tutaj planował zamach terrorystyczny, to nikt nas się, no nikt nie powie nam, przepraszam, ale nic nam nie daliście, to my wam nie powiemy o tym, że ktoś wysadzi ten budynek w Warszawie. Ale inne rzeczy, dlaczego? No tak dokładnie jest, jak pan pułkownik mówi, pan ma doświadczenie i mniejsze rzeczy, dlaczego mieliśmy się wszystkim dzielić? Gdyby tak było, to żaden wywiad nie funkcjonował. No to właśnie zabrał mi pan następne pytanie, bo słyszeliśmy o tym, że te akcje dywersyjne, zapewne rosyjskie na Zachodzie, były dezaktywowane, były udaremniane ze względu na współpracę ze służbami amerykańskimi. To polscy politycy wprost teraz o tym mówią. Czyli to nam dali za free, tak? Te informacje. Nie dlaczego? Nie wiemy. No miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że my działamy na tle skutecznie. Może inaczej, bo to przeciętny człowiek to wyobraża sobie taką wymianę wartości między państwami i między taki służbami. Taki handel po prostu. Taki handel jak na targu. Ja w Nigerii bardzo często targowałem się o tam jakąś parę skarpetek i dżentelmen rzucał mi kwotę z kosmosu. Ja się łapałem za serce, przewracałem się i krzyczałem, moja cena to jest jedna najra tylko. A on się łapał za serce i taki cyrk żeśmy odbywali. No. Ale to było na targu w Nigerii. A tu targiem jest cały świat. I nie ma takiej, nie o skarpetki tak, już nie targów? O skarpetki, chodzi o to, komu, kiedy, w jakiej formie oddamy to moralne zadłużenie, które... Czyli to nie jest tak, że jak ktoś jest sojusznikiem, to dzieli się z nami wiedzą. On tę wiedzę to będzie nam dozował. To nie automat jest. Coś za coś. Tak, coś za coś. I teraz cała sztuka polega na tym, że żeby politycy najwyższego szczebla grali z partnerami na tych platformach, na których oni grają, w sposób taki, żeby ludzie służb mogli jakby rozumieć, o co im chodzi, co oni chcą osiągnąć i udostępniali metody. Bo kontrwywiad na przykład może na zlecenie polityczne. Potrzebujemy złapać czterech szpiegów, bo nam do wymiany potrzeba. Łapcie. No i kontrwywiad mówi, a mamy takie sprawy, które prowadzimy i trzymamy w zawieszeniu, bo nie są one udokumentowane jeszcze procesowo, nie można przed sąd wystąpić, to ich zaaresztujemy pod zarzutem szpiegostwa i jest pole do negocjacji. Bo ja słyszałem, że szpiegów się nie zatrzymuje bez potrzeby, bo wtedy ta strona, która ich wysłała, przyśle następnych, trzeba będzie znowu ich znaleźć. Czasami się zatrzymuje z takiej potrzeby, że za głęboko włazi w to miejsce, gdzie nie powinien włazić. Dlatego się go zatrzymuje. I przyczyny polityczne są na przykład. Akurat też jest to potrzebne. Czyli to, że jest szpiegiem, jeszcze nie jest powodem, żeby go zatrzymać. To jest jeszcze kwestia na przykład czasu i tego, co robi. Słynna opowieść o tym, że jak się szpiega zatrzymuje, to jest to klęska kontrwywiadu. No nie zawsze jest to klęska kontrwywiadu, ale zawsze jest lepiej mieć potencjał intelektualny, żeby naszego szpiega odwrócić, czyli przewerbować, żeby on teraz pracował dla nas. Żeby druga strona nie wiedziała, że on zrywa współpracę. W ten sposób będzie można dezinformować przeciwnika na przykład. To zamknijmy to taką klamrą dotyczącą Andrzeja Poczobuta i pozostałych więźniów bliskich naszym sercom na wschodzie. My w zasadzie nigdy nie będziemy w stanie powiedzieć, czy to jest sukces, czy porażka, to co się stało. Bo z jednej strony nie wiemy, czy Andrzej Poczobut chciał, ale to już zupełnie inna historia. Ale tutaj też nie jesteśmy w stanie ze względu na naturę materii ocenić, czy to, że pomogliśmy Amerykanom, nie zostanie na przykład zrealizowane w jakiejś pomocy, nie wiem, za dwa lata temu, nawet już nie będzie, za dwa lata w przyszłości nawet nie będziemy w stanie powiązać tych faktów. Podoba mi się pana tok myślenia. No, byśmy mieli korzyści w przyszłości, ale a propos jeszcze, no, mówiliśmy, że Poczobut nie wiadomo, czy chce wrócić. Wiemy, że Marian Radzajewski chce wrócić i to bardzo. O. No i to jest akurat ogromna porażka, że go tu nie ma. Dlaczego? No, to są sprawy niejawne, nie wiemy. Ale no, my nic wielkiego żeśmy nie uzyskali osobiście jako Polska w tym niestety, co nie oznacza, że to albo nie jest sukces NATO. A może po prostu o tym nie wiemy? No, możliwe. To jednak chyba. No, zyskaliśmy może zaufanie większe. Ja bym powiedział tak.
to nie wiemy jest bardzo zasadne, bo czasami nawet w interesie obu stron jest nieujawnianie tego, o cośmy się handlowali i czym ale, ale frustrujące jest to, że jeśli nic nie uzyskaliśmy w zamian, przegraliśmy jako Polska tę transakcję, to też się tego nie dowiemy. Też się nie dowiemy, ale ja w to wątpię akurat. Pan Wojciech Martynowicz i pan Tomasz Awłasewicz, bardzo pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. I my dziękujemy. A za chwilę druga część programu. Rozmawiać będziemy o sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo tam w każdej chwili może wybuchnąć kolejna wojna i to na większą skalę niż nam się może niestety wydawać. Zaraz eksperci, zapraszam. Iran nie chce eskalacji w regionie, ale musi wymierzyć karę Izraelowi, aby zapobiec dalszej destabilizacji. Jesteśmy zdecydowani kontynuować działania przeciwko irańskiemu terroryzmowi. Służby bezpieczeństwa Izraela przygotowują się na szereg ekstremalnych scenariuszy, w tym ataki na bazy sił obronnych Izraela na niespotykaną dotąd skalę. W studiu kolejni goście, pani dr Karolina Zielińska, Akademia Finansów i Biznesu w Istula. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pan Maciej Kozłowski, były ambasador Polski w Izraelu. Dzień dobry. Dzień wieczór. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie i w zasadzie nawet zapraszając państwa, nie wiedziałem, czy będziemy rozmawiać przed ewentualnym irańskim odwetem, po czy w trakcie. To się może zdarzyć w każdej chwili. Pytanie fundamentalne jest takie, czy ja rozumiem logikę władz Izraela, które likwidują liderów terrorystów, ale czy, żeby zmniejszyć zagrożenie, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę ewentualny odwet, czy spodziewany nawet odwet, już nie ewentualny, czy to nie jest przeszarżowanie, przelicytowanie? Zginął jeden, drugi, trzeci przywódca Hamasu czy Hezbollahu, ale ściągnęliśmy z tego powodu na Izrael, mogą myśleć przywódcy Izraela, o wiele większe zagrożenie. Grat rakiet na przykład. Czy Netanyahu działa racjonalnie? To jest bardzo skomplikowane pytanie, przy którym, żeby na nie odpowiedzieć, tak naprawdę należałoby zastanowić się, na ile ta racjonalność tej polityki od wielu, wielu lat była po stronie izraelskiej. Gdzie w dużej mierze też tak naprawdę Netanyahu przez wiele lat tych starć unikał. On trochę pozwolił na to, żeby te zagrożenia tak bardzo urosły. W tej chwili doszło do sytuacji, w której nie bardzo tych zagrożeń można nadal unikać. Jednocześnie te zagrożenia mają już taki rozmiar właśnie, który powoli zaczyna być zagrożeniem egzystencjalnym dla Izraela. W związku z czym to jest bardzo zasadne pytanie. Bo ten kraj się może bronić w jednej wojnie, w dwóch, ale za chwilę będziemy mieli powtórkę z historii i być może właśnie wszyscy, którzy dybią na Izrael, jednocześnie go zaatakują i nawet potężna armia Izraela może mieć kłopot. Panie ambasadorze, jak pan uważa, czy ta polityka Izraela jest jeszcze racjonalna? No, kwestia jest, co to jest racjonalne. Czy racjonalna z punktu widzenia interesów Benjamina Netanyahu, czy racjonalna z punktu widzenia większości mieszkańców Ciekawe, Izraela, że pan to rozróżnia. Czy racjonalna z punktu widzenia ekstremistów izraelskich. I tu jest których pytanie. Jest zakładnikiem Netanyahu? Których jest w pewnym sensie zakładnikiem, ale nie do końca. On jest przede wszystkim zakładnikiem swojej osobistej sytuacji. Dlatego, że w momencie, w którym on straci władzę, prawdopodobnie stanie przed sądem i jest duże prawdopodobieństwo, że skończy swoją karierę polityczną w więzieniu. To jest... I co, i Strefa Gazy już nie wystarczy? Bo już mówiono od miesięcy, że on kontynuuje operacje w Strefie Gazy, i będzie ją przedłużał, bo to jest dla niego gwarant bezpieczeństwa. Tak, ale tego typu zabójstwa polityczne, oczywiście one z punktu widzenia
interesów, nazwijmy to militarnych Izraela, nic nie znaczą. Do tej pory nie zdarzyło się, poza arcyksiędziem Ferdynandem, żeby jakiekolwiek zabójstwo polityczne zmieniło bieg historii. Natomiast to jest bardzo istotne z punktu widzenia politycznego. To daje wielu Izraelczykom poczucie, nazwijmy to, satysfakcji, odwetu. Jednak ta trauma 7 października jest ogromnie silna i zabicie przywódcy Hamasu, który wprawdzie nie stał bezpośrednio za tym atakiem, no ale formalnie był przywódcą Hamasu, jest pewnego rodzaju satysfakcją, co umacnia polityczne stanowisko Netanyahu. I tak trzeba patrzeć na to racjonalność. Panie ambasadorze, ale to jeszcze dopytam, no bo pan lata był tam na miejscu. Jeżeli zwykły obywatel Izraela słyszy takie wypowiedzi, widzi właśnie takie no, prowokowanie Iranu, zabójstwo na jego terenie, inne akcje, to co się dzieje w Gazie, może już mniej, bo to się jakoś tam opatrzyło, choć to niewłaściwe słowo. Ale jeżeli słyszy izraelskiego polityka, który mówi, że w zasadzie racjonalne i słuszne byłoby zagłodzić całą ludność Gazy, to jest wypowiedź dzisiejsza z rana. No to ja wracam do pytania o racjonalność, bo ja rozumiem racjonalne działania Izraela obronne, ale to już jest chyba dalej. No ale jak powiadam, są w Izraelu ekstremiści, którzy tak myślą. To nie jest odosobniony głos. Tam jest skrajna prawica nacjonalistyczna, która rzeczywiście chciałaby no, pozbyć się Palestyńczyków. I ten polityk mówi to, co mówi, dlatego że wie, że dopóki trwa wojna, to nikt nie pozbędzie się Netanyahu i może mówić, co chce? I mało tego, on wie, że jego wyborcy tak myślą. A ja się zastanawiam, pani doktor, czy Izrael, czy Netanyahu nie wie o sobie jako swoistego zakładnika Amerykanów. No, wiemy już, że amerykańskie okręty płyną w stronę Izraela, żeby pomóc odeprzeć ewentualny atak rakietowy, co też sugeruje, że Izraelczycy nie są pewni żelaznej kopuły, bo nie znają skali ataku, prawda? W zasadzie Amerykanie, którzy Joe Biden, który wciąż jest prezydentem i który z Netanyahu delikatnie mówiąc się nie lubi, w każdym razie z jego metodami w Strefie Gazy, no musi zrobić to co robi, bo Amerykanie są no, tradycyjnym sojusznikiem i mają trochę związane ręce. To też jest swoisty terroryzm polityczny. Myślę, że Amerykanie to, co robią, robią właśnie ze względu na Izrael. Nie robią tego ze względu na Netanyahu, z którym mają od wielu lat napięte relacje. Tak naprawdę nawet Donald Trump miał bardzo napięte relacje z Netanyahu. W związku z czym robią to, co robią ze względu na Izrael, ale robią to, co robią również ze względu na swoich innych sojuszników w regionie. Historia konfrontacji z Iranem jest dosyć długa, jest dosyć skomplikowana. Iran jest również przeciwnikiem wielu państw arabskich w regionie. I zadrażnienia między Amerykanami, a chociażby Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi czy Arabią Saudyjską, one w ostatnich latach właśnie wzięły się z tego, że Iran atakował te państwa, natomiast Amerykanie nie odpowiadali. W związku z czym to, co robią Amerykanie, jest sygnałem oczywiście w stosunku do Izraela i świadczy o tym sojuszu, który trwa pomimo Netanyahu, ale to jest również sygnał pod adresem właśnie Emiratczyków, Saudyjczyków, Bahrańczyków, Katarczyków. Amerykanie myślę, że nie daliby się wziąć tutaj na zakładnika Netanyahu. Chodzi o zdecydowanie szersze interesy, które są ponad Netanyahu. Natomiast oczywiście Netanyahu nie pomaga im w prowadzeniu tej polityki, którą chcieliby w regionie prowadzić. Joe Biden forsuje od wielu miesięcy plan pokojowy, w ramach którego Izraelczycy mogliby na przykład znormalizować relacje z Arabią Saudyjską w zamian za dosyć abstrakcyjny plan negocjacji, rozmów, które mogłyby doprowadzić do powstania państwa palestyńskiego. Netanyahu to odrzuca. Ale nawet negocjacje z Hamasem, gdzieś żyruje te negocjacje Antony Blinken, czyli amerykański sekretarz stanu, i Izrael odstrzeliwuje palestyńskiego negocjatora tak naprawdę. Co na pewno nie ułatwia tych negocjacji, prawda? Ja myślę, że najlepszym dowodem, że Netanyahu nie chce w tej chwili pokoju, jest uniknięcie pewnej szansy. Zabicie Hanii dawało
możliwość rozwiązania tego konfliktu jak gdyby z twarzą. Zabiliśmy przywódcę, wygraliśmy wojnę, zwyciężyliśmy, z pozycji siły przystępujemy do rokowań. I wielu komentatorów uważało, że taki będzie scenariusz. No ale okazało się, że ten scenariusz nie nastąpił. W tej chwili to już jest za późno. Te rokowania niby wciąż w Egipcie toczą się, no ale widać, że są one przez rząd Netanjahu, jeżeli nie sabotowane, to w każdym razie nie są prowadzone tak, aby szybko doprowadzić do porozumienia. Przy czym narasta w Izraelu sprzeciw wobec rządu na tym tle. Większość Izraelczyków już w tej chwili chciałaby zakończenia wojny w Gazie, chciałaby przede wszystkim uwolnienia zakładników i chciałaby znalezienia jakiegoś rozwiązania. I Netanjahu zdaje sobie sprawę, że w momencie, w którym on rozpocząłby rokowania pokojowe, to prawdopodobnie jego rząd się rozpada, rozpisane są następne wybory i on te wybory przegrywa. A może też chodzi o to, że Netanjahu zdaje sobie sprawę z tego, że wielu z tych zakładników nie żyje, nie jest w stanie zrealizować tego postulatu, no więc nie ma się dokąd cofnąć, prawda? Ja jeszcze zastanawiam się nad takim spojrzeniem na tę politykę regionalną. Nie pamiętam, który polityk powiedział, że polityk myśli w kategoriach najbliższej kadencji, a mąż stanu w kategoriach wielu dekad. To wszystko, co się dzieje w tej chwili w Strefie Gazy, to jest tak naprawdę budowanie kolejnego pokolenia przeciwników Izraela wśród Palestyńczyków. Tam sukces pod tytułem pokonanie Hamasu, no widzimy, że jest nierealny, w sensie przynajmniej militarnym. Czy Izraelczycy zdają sobie z tego sprawę, że w zasadzie nawet jeśli, powiedzmy, wygrywają to starcie w Gazie, to konsekwencje będą straszne za paręnaście, parędziesiąt lat? Myślę, że Izraelczycy zdają sobie sprawę z ograniczeń własnej armii i to, że ten konflikt trwa już 10 miesiąc i to, że tak naprawdę duże sukcesy przyszły dopiero w ostatnim czasie, po tym, kiedy faktycznie tej presji militarnej było bardzo dużo, po tym, kiedy zdobyto całą masę danych wywiadowczych również w Strefie Gazy, tak naprawdę mamy serię dużych sukcesów w postaci właśnie likwidacji przywództwa Hamasu w Strefie Gazy, poza Sinwarem, tym najwyższym przywódcą wojskowym. Tak naprawdę udało się Izraelczykom wyeliminować bardzo dużo przywódców w ostatnich tygodniach. Likwidacja tuneli, które są w całej Strefie Gazy i tak dalej, i tak dalej. Ale ja odpowiem to tak, pokazuje... przyjdą nowi liderzy, tunele można na nowo zbudować, ta historia będzie miała ciąg dalszy. Wszystko zależy od tego, co stanie się po tej wojnie. To znaczy, ta wojna musi się kiedyś skończyć i jakiś program polityczny dla Strefy Gazy musi nastąpić. I oczywiście Netanjahu stara się odsuwać w czasie ten moment. Bo nie ma tego pomysłu, dokładnie. Jemu ten moment też jest na rękę, dlatego że tak jak pan ambasador słusznie powiedział, on będzie oznaczał tak naprawdę upadek jego rządu, tak? I jednocześnie tutaj mamy ważny czynnik taki, że no właśnie, przywództwo w Strefie Gazy, Hamasu, to jest to przywództwo najbardziej zradykalizowane. To są też ludzie, którzy nie chcą tego pokoju, to są też ludzie, którzy chcą, żeby ta wojna trwała, którzy odrzucali kolejne propozycje rozejmu przez bardzo długie miesiące, tak naprawdę od stycznia aż do czerwca. Tam była prosta propozycja w pewnym momencie, oddajcie zakładników, kończymy. Tak, to jest kwestia ostatnich tygodni, że faktycznie wydawałoby się, że ta presja militarna na Hamas sprawiła, że właśnie otworzyło się to okno możliwości dla Netanjahu zawarcia tego rozejmu. No i teraz widzimy, że Netanjahu nie skorzystał, że chce negocjować dalej z nowymi warunkami, w międzyczasie zacieśniając właśnie tą presję, jednocześnie też likwidując to przywództwo Hamasu za granicą. I ta perspektywa się w związku z tym znowu oddaliła. To jest prawda, tak? Brutalnie mówiąc, w kalkulacjach politycznych przywódcy politycznego, jeżeli mówimy o stu kilkunastu w tej chwili zakładnikach, z których najprawdopodobniej połowa nie żyje, przy nawet tej olbrzymiej presji społecznej, on może stwierdzać, że jednak nawet w interesie państwa, w jego mniemaniu, te interesy są gdzie indziej. Można się z nimi nie zgadzać oczywiście. Większość Izraelczyków się z taką kalkulacją nie będzie zgadzać. Również armia się z tym nie zgadza. Armia mówi, bierzmy ten rozejm, dlatego że jest
gigantyczne zagrożenie na północy ze strony Hezbollahu. Będzie trzeba wrócić do Strefy Gazy, jeżeli okaże się, że właśnie to zagrożenie militarne ze strony Hamasu nadal istnieje. Będziemy w stanie to zrobić. Jeszcze chciałem pana zapytać, żeby domknąć ten wątek amerykański, na ile istotne jest to, że Amerykanie są tuż przed wyborami prezydenckimi? Czy to wpływa na to, jak bardzo może ryzykować Netanyahu teraz? Bardzo trudno powiedzieć, dlatego że oczywiście wybory amerykańskie są tutaj kluczowym elementem. Z tym, że jak dotychczas nie udało się Bidenowi, mówiąc językiem kolokwialnym, okiełznać Netanyahu. On przecież dawał mu wręcz ultimato, jedno, drugie, trzecie i nic to nie dawało. Był taki delikatny sposób, to znaczy wstrzymanie dostaw pewnych rodzajów broni. No ale Netanyahu się tym nie przejął, sytuacja się zaogniła, dostawy broni dalej trwają. Z tym, że jeden jest istotny element, mianowicie wybór Kamali Harris, który jest, wydaje mi się, bardzo prawdopodobny w tej chwili, oznacza na pewno zmianę polityki amerykańskiej wobec Izraela. Czy wobec Netanyahu? Ja myślę, że wobec Netanyahu przede wszystkim, ale to będzie oznaczało również wobec Izraela. Ona jest innego pokolenia niż Biden i ta, powiedziałbym, długotrwała historia sojuszu amerykańsko-izraelskiego dla niej już jest w pewnym sensie historią. To znaczy Stany na pewno pozostaną sojusznikiem Izraela, jest tylko jest kwestia inaczej. Jak bardzo będą zaangażowane w pomoc Izraelowi, ewentualnie jak silny będzie nacisk na Izrael. Dlatego, że do tej pory ten nacisk był, no, nazwijmy to, umiarkowany. A ten nacisk może być znacznie silniejszy. No, wstrzymanie pomocy wojskowej to jest troszkę jak sytuacja z Ukrainą. Wstrzymanie amerykańskiej pomocy wojskowej dla Izraela oznacza dla Izraela katastrofę. Na koniec chciałem państwa zapytać, na ile te wydarzenia, to co się może zdarzyć, jest groźne dla nas? Bezpośrednio nie, to wiemy na szczęście, ale pośrednio? Trochę? Pani doktor? Moim zdaniem jak najbardziej. Iran jest regionalną potęgą rewizjonistyczną, bardzo konsekwentnie realizuje swoje cele, które są, powiedziałabym, dosyć podobne do celów rosyjskich w Europie Wschodniej. Stosowana jest dosyć podobna retoryka. Niektóre metody również są podobne działania. I to jest działalność, która podważa fundamenty systemu międzynarodowego. Tak? Iran mówi głośno, chcemy zlikwidować inne państwo, członka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dążymy do tego i nam się to powoli udaje. I taki precedens uważam, że byłby bardzo, bardzo niebezpieczny, już pomijając wszystkie inne aspekty. Tak? Poważna wojna na Bliskim Wschodzie oczywiście znowu odwróci uwagę od tego, co się dzieje na naszym odcinku środkowo- i wschodnioeuropejskim. Kwestia uchodźców z regionu. To są wszystko zagrożenia, o których należy myśleć. Ostatnia minuta dla pana ambasadora. Iran już współpracuje z Rosją. Izrael chroni, Stany Zjednoczone chronią Izrael. Czy tutaj jesteśmy skazani na taką podwójną poniekąd konfrontację? Tak. No, wizyta Szojgu w Teheranie wczorajsza jest najlepszym dowodem, że dla Rosji jest to bardzo istotny element. Raz, że Iran jest jednym z dostawców broni dla Rosji. No a po drugie, to co powiedziała pani doktor, wojna na Bliskim Wschodzie odwraca uwagę i zasoby od wojny w Ukrainie. I to jest dla Ukrainy może być dramatyczne. Jeżeli by wybuchła wojna na pełną skalę, to wtedy pomoc dla Ukrainy na pewno się zmniejszy z oczywistych względów, dlatego że cały wysiłek amerykański, a także nazwijmy to całego wolnego świata, nazwijmy tak, będzie skierowany na tamten teatr, a nie na ten teatr, który nas bezpośrednio dotyczy. No kiedy wybuchły po 7 października, po tym co po ataku Hamasu i po odpowiedzi Izraela, już mieliśmy właśnie próbkę czegoś takiego. To się jeszcze wtedy nałożyło na te niekończące się dywagacje w amerykańskim kongresie na temat pomocy dla Ukrainy i to owocowało sytuacją na froncie taką, że rzeczywiście Ukraińcy nie mieli z czego strzelać po prostu. No i to się może powtórzyć niestety, na większą skalę gdyby ta wojna rzeczywiście, ale ja mówiąc szczerze jestem optymistą.
Iran do tej pory zawsze, przez ostatnie, nazwijmy to, kilkadziesiąt lat działał pragmatycznie. Nie w sposób... Czyli nie pójdzie na całość, jak nie pójdzie na całość. On jak do tej pory nigdy nie wykraczał poza pewne czerwone linie. I myślę, że i tym razem nie wykroczy, ale oczywiście a la guerre comme à la guerre, wszystko się może zdarzyć. Jedna rakieta, która zboczy z kursu, przykład Majdal Shams, prawda, gdzie zabito druzów. Na pewno Hezbollah nie chciał zabijać dzieci druzyjskich. Przekonamy się lada moment. Pani doktor Karolina Zielińska i pan Maciej Kozłowski, bardzo pięknie państwu dziękuję. To był program Dziś Wieczorem. Ja się nazywam Wojciech Szanuk i spotkam się z państwem ponownie jutro o tej samej porze. Do zobaczenia.